Cześć, dziś witam Was we vlogu z pszenicy ozimej. Dziś troszkę w lepszym nastroju, bo z małymi przerwami, tak jak teraz, ale co chwila pada u nas. No ale nie o tym, wreszcie pada. W tej doby spadło 18 litrów, także widać już poprawę, nawet po stanie roślin. No i tak, jestem na działce 2,80 hektara. Działka, na której wykonywałem poprawkę na chwasty dwuliścienne przy użyciu tribenuronu metylu. Pokażę Wam, tutaj był problem z chabrem. Haber, nie wiem jak to widać, ale no, zaczyna żółknąć, jest chyba bodajże 5 albo 5 dni po poprawce. Tego chabru tu było sporo, bo to jest działka po ubinie. Jedyna działka, na której wykonywałem poprawkę. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy tutaj pszenicę Hondię. Co do nawożenia, było tutaj saletrosan, poszedł w pierwszej dawce 250 kg, 26 saletrosan, 250 na hektar. W drugiej dawce 180 kg saletry. Natomiast ze względu na to, że była susza, myślę, że znaczna część tej saletry jakby się ulotniła i nie została wykorzystana, tak? No ale już trudno, nic na to nie poradzimy. No i na tę jedynkę poszło kapalo i w obniżonej dawce chlorek chloromekwatu, tam była minimalna dawka praktycznie CCC, oraz trinexapaketylu. Jest tu też problem, oprócz chabru, już Wam pokazuję, z maruną, też jest jej sporo, ale tu widzimy czubeczki, zaczęły żółknąć, no myślę, że powinno wziąć. Są takie place właśnie, o, tak jak tutaj się zbliżam, gdzie była gorsza pszenica, mniejsza, i tego chwastu jest więcej. Ogólnie jak się przyjrzymy, no wychodzi rdza, znaczy jest tej rdzy sporo, tak, na liściach, i tutaj jak tylko pogoda pozwoli, będzie trzeba wjeżdżać z zabiegiem T2. Natomiast co z regulacją, tak? No na pewno wiele osób sobie teraz zadaje pytanie, czy robić regulację mimo tak suchego roku. No teraz tych opadów troszkę jest, nie wiadomo jak to będzie dalej przebiegało. No tak, no myślę, że większość z nas decyduje się, w tym ja, na podanie trzeciej dawki azotu. Jeżeli będzie przekropny maj, a może i czerwiec, ma się ocieplić, to może to wpłynąć na to, że te pędy się bardzo wydłużą. No i potem wiadomo, niekorzystne warunki pogodowe, przełom czerwca, lipiec, i może nam to wszystko się położyć, wylegnąć, tak? No i tutaj jest dylemat, co robić, czy skracać i czym skracać. Wiadomo, zbyt wczesne, znaczy podanie regulatora w fazie, kiedy jest liść podflagowy w pełni rozwinięty, tak jak teraz jestem tutaj na tej plantacji, gdzieś zaczyna wychodzić flaga, ale tak naprawdę to jest w pełni rozwinięty liść podflagowy, może spowodować nam niekorzystny rezultat, podobnie jak podanie regulatora już na wychodzący kłosek, tak? Gdzie już będzie zdecydowanie za późno. No ale załóżmy, że robimy tą T2 na w pełni rozwinięty liść flagowy. No i chcemy coś podać, żeby czuć się bezpieczniej, tak? Żeby sobie tą plantację usztywnić, tak? Powiedzmy, skrócić. No i co podać? No tak, wiemy albo nie wiemy, ale myślę, że większość z nas wie, że o wzroście roślin w dużej mierze decydują inhibitory wzrostu. Trzy najważniejsze z nich to są auksyny, cytokininy i gibereliny. Na dwie z nich, to jest auksyny i gibereliny, możemy wpłynąć poprzez podawanie chemii po prostu, tak, czyli regulatorów wzrostu. Jeżeli chodzi o gibereliny, robimy to najczęściej dodając regulatora wzrostu do zabiegu T1, czyli pełnia fazy krzewienia, początek strzelania w źdźbło. Wiadomo, ten zabieg mamy już za sobą, jeśli nie zrobiliśmy, no to już na to wpływu nie mamy. Natomiast teraz, w tej fazie, czyli praktycznie w zbożach ozimych, jest to faza, no wiadomo, liść flagowy i potem wykłaszanie zbóż, jest to faza najintensywniejszego wzrostu pędu, tak? Czyli moment, gdzie te rośliny najbardziej przyrastają nam na długość, na wysokość. Najodpowiedniejszą, jedyną tak naprawdę odpowiednią substancją, która wpływa nam na działanie auksyn, które są odpowiedzialne za ten właśnie wzrost, jest etefon. Etefon to nic innego jak substancja
zawarta chyba w najbardziej znanym regulatorze, jakim jest Cerone, oraz w jego zamiennikach, tak? Tych substancji jest, tych produktów jest naprawdę sporo na rynku, więc tutaj ze znalezieniem nie powinniśmy mieć problemu. No i ja też tak się zastanawiam, czy podać, tak jak patrzę na tą plantację, patrzę na opady, które tutaj mamy, które mają jeszcze być, jeśli się ta prognoza sprawdzi. I biorąc pod uwagę tą trzecią dawkę azotu, która praktycznie na dniach powinna być tutaj wysiana, myślę, że będę tym etafonem wjeżdżał. No i teraz jest jeszcze jedno pytanie, nam się nasuwa, ile tego etafonu podać, tak? Etafonu podać, żeby też nie przedobrzyć, ale żeby to miało jakiś wpływ. Na większości tych środków typu Cerone, zamienników, stężenie substancji czynnej, czyli etafonu, to 510 gram w litrze. Zalecana dawka to od 0,7 do 1,5 litra. No i tutaj musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda nasza plantacja, jak ona rokuje, i gdzieś tam ponieść to ryzyko, podjąć decyzję. Ja uważam, że tą dolną dawkę, czyli gdzieś te 0,7-0,8 litra zastosuję, mimo że pszenica na razie nie jest jakaś bardzo tęga, bardzo wysoka. Spróbuję wam pokazać. No jest wyższa od moich gumofilczyków, ale jeszcze nie jest do kolan, tak? Z tym, że no myślę, że ona teraz się ruszy, tym bardziej jak podam jej trzecią dawkę azotu, ona się będzie jeszcze potem wydłużała, będzie rosła, tak? No i tutaj oczywiście roślina, powiedzmy, ma energię, tak, którą zużywa na wydłużanie tego pędu. No i w przypadku podania etefonu hamujemy działanie auksyn, poprzez co roślina tworzy korzenie przybyszowe, czyli ta energia w tą stronę, że tak powiem, jest wykorzystywana. No i tak pokrótce chciałem właśnie to powiedzieć, żebyśmy się zastanowili, jeżeli myślimy o regulacji, o drugiej w sumie regulacji łanu, to pomyślmy o tym, jakie substancje zastosować. Ja tak jak mówię, do tej jedynki dorzucałem Trinexapak i chlorek chloromekwatu w obniżonej zdecydowanie dawce, bo to wiadomo była susza. No a teraz, tak jak mówię, no niezależnie od wyboru konkretnego preparatu, tak, środka, najlepiej jeśli byśmy wybrali etefon, bo to jest substancja, która w tej fazie wzrostu jest jedyną substancją tak naprawdę, która działa nam na auksyny, które są odpowiedzialne za wydłużanie pędu. Także i myślę, że warto ogólnie pomyśleć o skracaniu. No nie wiadomo, jak będzie dalej wyglądał przebieg tej pogody, bo ta pogoda w tym roku jest w ogóle nieprzewidywalna, ale no 2-3 razy miałem tak pod rząd, że pszenica była leżąca, także staram się uniknąć i właśnie myślę na wszystkie strony, jak tu skracać, czym skracać, w jakich dawkach, żeby też nie przedobrzyć, ale żeby jednak to skrócić potem do kłosie, żeby nie było problemu potem w żniwa, tak? No i to tyle. Jak widać, no tutaj jest te 2,80 bodajże, ta działka ma i tam za rowem jest 6 hektarów. Tu jest prawie 9 hektarów tej pszenicy. Ogólnie nie wygląda to najgorzej. Nie ma jakiejś rewelacji. No u nas susza jednak zrobiła swoje. Na szczęście teraz jeszcze tu jest taka w miarę niezła ziemia, bo tu jest trzecia B, czwarta A. Taka glinkowata. Myślę, że no miejscami nawet gdzieś tam stanęła woda, tak? Także myślę, że glinka powinna trochę podtrzymać tą wilgoć i może jakoś tutaj ta plantacja, wiadomo, nie będzie rokowała na jakieś rekordy w tym roku, bo ta susza już zrobiła co swoje i przebieg całej tej pogody wiosennej, ale może jeszcze nadzieja zostaje, tak, że coś tam sensownego tutaj zbierzemy. Myślę, że to tyle. Gdyby były jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jak możecie, łapkujcie, a jak możecie, to nawet subskrybujcie, bo to też gdzieś tam człowieka w głębi duszy cieszy i fajnie, że komuś to się podoba, że ktoś ogląda, także te vlogi. Także trzymajcie się, do następnego i cześć.